Jestem Danusia, urodziłam się w Krakowie, w Nowej Hucie w 1954 roku. Mieszkałam na początku na osiedlu Willowym, a później mama dostała mieszkanie na Teatralnym i tam mieszkaliśmy do 1976 roku. Rodzice zawsze mówili nam, żebyśmy skończyli chociaż tą zawodówkę, bo nie było warunków do uczenia się. Bo pokój z kuchnią było na siedmioro, więc poszłam do zawodówki. Okazało się, że jestem pierwszą Romką w rodzinie, która skończyła zawodówkę. Jestem wykształconą w zawodzie jako sprzedawca. Ja nie wsadzę ręki, tylko tyle, co mogę. O. Nie da się z tamtej strony. Ale co robimy? No nic, no tylko przetrzyj to i koniec. Na sucho już. Bo została łazienka i umyć podłogę. Ja umyję podłogę, ty podłogę tu i koniec. No moi dziadkowie mieszkali na Willowym. Moi dziadkowie najpierw urodzili się ławsze niż ne. Dziadek z babcią przewędrowali tutaj. I dziadek pracował na kombinacie, babcia też. I później z kombinatu dziadek dostał mieszkanie na Willowym. No ale później mama się starała na Teatralny, dostaliśmy pokój z kuchnią i było nas pięcioro. Bardzo dużo było Romów, bardzo dużo na Teatralnym. Ale my nie jesteśmy z tych Romów, co wędrowali, nie? Na klatce byli dobrzy ludzie, bardzo dobrzy ludzie. Przyjaźni byli Cyganom. Tak, tak. Bardzo. Kupowaliśmy się razem, bawiliśmy się razem. Chodziliśmy razem na wycieczki, na zabawy. No wszędzie no, chodziliśmy razem. No nie każdy tolerował Romów. No nie każdy, bo do dzisiaj jest tak. Do dzisiaj jest tak, że nie każdy toleruje Romów. Nie każdy. Później rodzice w wieku 22 lat powiedzieli, żebym wyszła za mąż. No. Dali mi tego mojego pięknego Cygana z Ogrodowego. Rozwiodłam się z mężem, no i tak wyszło. Jeszcze możesz znaleźć miłość. No bo a po co mi miłość? Ja mam dzieci, wnuki, wystarczy mi. Dzieci żyją swoim życiem. Ale ja też żyję swoim życiem. Nie, jak chcę gdzieś wyjść, to wyjdę, gdzieś chcę pojechać, to pojadę, nikt mi nie mówi. To, tamto i no i jest dobrze po prostu. Wystarczy mi. Nie narzekam, tylko żebym była zdrowa, to nie narzekam wcale. Mój tata jak pracował na kombinacie i były strajki Solidarności, to zapisał się i miał legitymację Solidarności i popierał Solidarność. Ale się pamięta. Pamięta się te czasy, tak. Czekaj, nie tak. Gdzie ten Stefan? To ja chciał, bo my mamy taki pewien problem techniczny. A, czekam. Bo nam się urwało to takie metalowe, co na tym... Co śmieci były, tak. Kolega mój Stefan dzwonił do mnie i mówi, że jest praca w Teatrze Łaźnia i czy bym nie przyszła. A ja mówię tak, że nie, że pracuję, że zastanowię się nad tym. No ale dzwonił kilka razy, ja mówię, no to dobra Stefan, przyjdę, zobaczę. Ale jak przyszłam, zobaczyłam holę, to się przeraziłam. Ale Stefan dzwonił, Danka, przyjdź, przyjdź, przyjdź. No i wreszcie się zdecydowałam i jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Ekipa dobra. No, człowiek nie wie, co go kiedy czeka, dlatego trzeba być dla wszystkich miłym. I żyć godnie, po prostu godnie żyć. Po romsku rozmawiamy w domu. Ja całe życie w domu i u rodziców, u dziadków, jak byliśmy, zawsze się mówiło po romsku. Zawsze. Ja mam dwie synowe Polki, ale rozmawiam w domu po romsku, bo one się uczą. Ja do swojego wnuka 15-16-miesięcznego mówię po cygańsku, po romsku mówię do niego. I syn też po romsku mówi do niego. I rozumie. Przytulimy się, o tak, moje kochane. Nie bardzo.
siebie, a trzeba wózek zwieźć na dół. No spoko, no to fajnie. No to nawet spoko na bosz poszło, nie? No, jesteśmy z graną paczką. Somromni, Beszaw Andy, Nowa Huta, Po Urocze, Hilman Gieszowardy, Szejnia Bersz, Hilman Duj Ciawe, Duj Mursza, Saranda Jeszow i Saranda Bersz, Hinuen Ciawe, Som Igen Zadowolimen, Kajman Hin Ciawe i Wnuki, Hinman Trin Wnuki, Pratina w Teatrze Łaźnia i Palikera w Samorengie, Kajkawka, Man Hinge, Hinge Łacis. I są igien zadowolimy.